gdybym mówił językami ludźmi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się niesprawiedliwością, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystko pokłada nadzieję, wszystko przetrwa, miłość nigdy nie ustaje. Ale nigdy nie dopuścić, żeby tak zwane świetliny nigdy. Bo w małżeństwie nie może ich nie być. Małżeństwo to jest wspólnota. I we wspólnotę, we wspólnocie, wspólnie z Chrystusem rozwiązujcie te problemy. Maryja chce wam dopomóc. Ten sobotni wieczór, dzień maryjny, ona chce być waszym małżeństwem, waszym domem. Nie tylko w obrazie, to obraz będziecie mieli, dostaniecie na pewno, już widzę Matkę Bożą karmiącą tutaj, prawda, na ławce jest, tak, żeby właśnie wam towarzyszyła, tak. A niech ona będzie duchowo w waszym życiu, naprawdę, tak pewnie. We're gonna bring our hands up, we're gonna